Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów. Link w opisie. Jesteśmy na gali FEN 44 w Ostrowie Wielkopolskim, ze mną Marcin Grześkowiak, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Marcin, no nie jesteś tutaj przypadkowo w Mediarumie, bo walka już na najbliższym FENie w marcu. Tak, no zbliża się wielkimi krokami kolejne starcie, także bardzo się cieszę, już jestem w dobrym gazie treningowym, także tutaj przyjechałem zobaczyć, jak to wygląda od drugiej strony troszeczkę, no i tutaj... No i dobrze, jak te wrażenia z tej drugiej strony, twojej strony? Wiesz, no szczerze powiem, że dopiero przyjechałem, ale już mi się podoba, także jest fajnie, fajnie to wygląda, bardzo fajna organizacja, trybuny pełne, także tutaj, jeśli chodzi o taką organizację z zewnątrz, bardzo fajnie, dużo fajnie to wygląda niż do tej pory gdzieś tam, gdzie byłem na galach i no zobaczymy później, jeszcze gdzieś tam przejdę z Arturem, z menadżerem moim, tak, jak to wygląda od środka, że tak powiem. Mówisz, że jesteś w gazie treningowym, a tu no półtora miesiąca licząc do gali. Nie za mocny bieg wrzucony na ten moment przygotowań? Nie, tutaj mam akurat dobry sztab treningowy, także wszyscy tutaj patrzą i pilnują tego, żeby też nie wejść za szybko na szczyt formy, także myślę, że będzie dobrze. Rywal już jest, mówię, że jest. Nie będzie jeszcze, zostawimy federację jakby ogłoszenie, ale mówisz, że nazwisko już masz. Już znam swojego rywala, także wiem, z kim się będę bił. W marcu, na początku marca będzie gala i tak samo znam rywala, także już wiem, pod co się można szykować. Uśmiecha się, więc zgaduję, że jesteś zadowolony, więc rywal i rekordowo, i nazwisko też fajne, tak zgaduję. Znaczy ja się zawsze uśmiecham, ale tak, zdecydowanie tak. Widzę błysk w oku, więc się cieszę, że będzie to fajna waleczka, że nie będzie gdzieś to klepanie tego przysłowiowego ogóra. No zdecydowanie nie, tutaj mam dobrego zawodnika, jest fajnie wysoko poprzeczka postawiona, tak jak lubię, także super. Wagowo jak? 7-7. A jak teraz u Ciebie z wagą? Bo różnie wiadomo, zawodnicy biją kilkanaście czasem kilogramów, czasem też kilkadziesiąt nawet, jak się... Forma jest, więc jest tam się nie ma obijania się. No forma jest, teraz waży takie 87 kilo, już powolutku zaczynam schodzić, także dyszka została. Także powolutku, żeby się nie zajechać na koniec, także bardzo fajnie idzie waga. Teraz opowiedz mi o treningach, no bo wiadomo, wcześniej nie było okazji, gdzieś tam trzy walki zawodowe, rekord 3-0, debiut w 2010 roku, zatem później troszeczkę przerwy, tak jak mówiłeś, z różnych przyczyn gdzieś tam tych walk brakowało, powrót i dwie walki w 2022, wygrana z Karolem Wesslingiem, to medialne nazwisko, bo uczestnik programu tylko jeden, więc gdzieś tam fani MMA głównie z tego programu go kojarzą. I teraz no opowiadaj, bo cię nową jesteś tak jakby postacią tu u nas. Wcześniej chyba nie mieliśmy okazji na gdzieś się zobaczyć, więc jak te treningi przebiegają? Wiesz co, treningi przebiegają bardzo dobrze, wszystko idzie tak jakby zgodnie z planem. Wszystkie tak jakby aspekty są poruszane, i motoryka, i siła, i dynamika, i wszystko powolutku gdzieś tam odpalamy. No i oczywiście przede wszystkim cały czas technikę ciśniemy, żeby jakby pokazać się z jak najlepszej strony. Tak jak tu sobie poza kamerami gadaliśmy, ten trening tak nie do końca przekrojowy pod MMA, bo to jakiś militarny. Tak. Jeśli chodzi o system, który trenuję, jest to SAFBOR, jest to system samoobrony walki wręcz. Wykorzystywany, tak jakby wprowadzony na początku został w gromie, w wojsku, w jednostkach specjalnych. No i jakiś czas temu został wypuszczony na rynek cywilny. To musi ktoś certyfikat jakiś wypisać, żeby to można gdzieś było tego innych uczyć? Tak, jak najbardziej można tego uczyć innych. Oczywiście rozwiązania militarne są troszeczkę inaczej zakończone niż rozwiązania na rynku cywilnym, tak? No ale jest to bardzo, bardzo, bardzo mocno połączone. Tych niecywilnych, tak. Okej. No ale oczywiście to jest też tak zrobione, że jest i walka kijem, walka nożem, w parterze, w stójce, tak jakby cały przekrój mamy, kopnięcia, uderzenia. Jest to takie, jakby można powiedzieć, rozbudowane MMA, o, tak jakby bez zasad, tak? Mamy nóż i kij i z broni też strzelamy, także tam taktyczne... Jakie jest w takim razie zainteresowanie? Bo wiadomo, MMA w Polsce od paru lat to chyba najbardziej popularny sport walki. Duże, co by nie mówić, cegiełkę tego dołożyły federacje frikowe, gdzie te dzieciaki po prostu widząc tych youtuberów, swoich piosenkarzy trenujących, gdzieś na tą salę te swoje kroki kieruje. A jak jest właśnie z takimi ulicznymi, tak w dużym uproszczeniu mówiąc, technikami, tak mówisz, kij, nóż, czyli wszystko to, co się gdzieś może nawinąć, oby nie, bo to wiadomo, lepiej unikać takich sytuacji.
Ale jak właśnie wygląda zainteresowanie? Czy jest duże zainteresowanie ludzi na takie już troszeczkę, no, bardziej brutalne zabawy na sali? Wiesz co, jeśli chodzi o czy brutalne zabawy na sali, tam nie ma czegoś takiego jak brutalne. To właśnie bardzo ważny jest spokój na takim treningu, żeby nikomu się nic nie stało. Bo tutaj u nas jest bardzo ważne to, żeby podczas treningu nikt nie zrobił sobie krzywdy i tak dalej, żeby to było wszystko bezpiecznie przeprowadzone. A jeśli chodzi o zainteresowanie, to kiedyś jak ja zaczynałem, to pamiętam, że na sali było tak, że nie było gdzie się wcisnąć nawet na salę. Trzeba było po prostu tam gdzieś, wiesz, bokiem wchodzić na salę. Teraz po kilku latach to troszeczkę się uspokoiło, ale widzę, że znowu wszystko tak jakby wraca, że ludzie coraz bardziej się interesują systemami samoobrony. Oczywiście MMA ma też bardzo, bardzo dużą rzeszę fanów, no bo wiadomo, telewizja, youtuberzy i tak dalej, te wszystkie sławne osoby gdzieś tam idą w tą stronę i to promują, także to automatycznie gdzieś tam też napędza ten rynek, nie? No ale jeśli chodzi o samoobronę, o takie systemy, systemy samoobrony też coraz bardziej ludzie się tym interesują, coraz więcej osób chce trenować, dużo zapytań jest odnośnie tego systemu. Jest to też w miarę nowy system, także też tak jakby nie wszyscy to znają jeszcze, nie każdy chce spróbować czegoś nowego, a te osoby, które przychodzą do nas, są bardzo zadowolone i zostaną, także to zainteresowanie się powiększa, przyprowadzają nowe osoby, także bardzo fajnie to działa. Tak jak gadałem z twoim menadżerem tu poza kadrem, kontrakt nie jest jedną walkę, jest na więcej walk, więc tutaj jakby przyszłość, najbliższe miesiące, może nawet rok lub więcej, masz już zaplanowane mniej więcej, można gdzieś sobie ten kalendarz przygotowań powolutku gdzieś tam krzyżyki na poszczególnych miesiącach stawiać. Tak, zdecydowanie mam już kontrakt na kilka walk, nie na jedną, tylko na troszkę więcej, także bardzo fajnie, bo jestem spokojny, mogę sobie spokojnie zaplanować wszystko, rozłożyć siły i tak dalej, żeby też się nie szarpać z miesiąca na miesiąc, tak jak czasem było gdzieś tam sytuacja, że po jednej walce miałem jakąś tam kontuzję małą, nie mogłem wystąpić, a była kolejna gala i tak się szarpaliśmy. No to jest po prostu fajnie wszystko poukładane, także jestem bardzo zadowolony z tego tytułu. Powiedz mi, bo ważny też jest komfort podczas przygotowań psychiczny, w sensie takim, że masz taki luz, że ci starczy na te przygotowania, wiesz o co mi chodzi, że finansowo się to spina i czy właśnie jest teraz, na sam koniec, jak już będziemy powolutku kończyli, są osoby, firmy, znajomi, jakieś wszyscy ci ludzie, którzy gdzieś tam dokładają ci cegiełkę, żebyś te przygotowania jak najlepsze miał i żebyś finansowo też to sobie spiął. Wiesz co, jeśli chodzi o taki, o sponsorik rozumiem chodzi, nie? Także jeśli chodzi o sponsorik, no to teraz niedawno nawiązałem współpracę z firmą suplementów MLO. Oni mają bardzo fajne suplementy, od dawna tak jakby się u nich zaopatruje i teraz gdzieś tam nawiązaliśmy razem współpracę, także gdzieś tam zostałem lekko odciążony jakoś finansowo i powolutku gdzieś tam będę starał się szukać nowych sponsorów, żeby wiadomo było łatwiej, no bo wiadomo też... Łatwo przerwę ci, łatwiej będzie, bo występ na Polsacie, otwarta telewizja, więc ekspozycja też jest zupełnie inna, prawda? Zdecydowanie tak, no bo wiadomo, niestety to nie jest tani sport, jak żaden sport, jak ktoś chce zrobić to profesjonalnie, nie jest tani. No i trzeba naprawdę dużo energii włożyć, dużo czasu i dużo poświęceń, wyrzeczeń, żeby no, stanąć w tej klatce na naprawdę dobrym poziomie. No bo to nie chodzi o to, żeby się przygotować byle jak i wyjść tam pomachać rękoma, tylko no, ja wychodzę do założenia, żeby się przygotować, to trzeba naprawdę mocno włożyć serducho w to, żeby dać maksa. To czego ci życzyć, poza tym, żeby tego serducha w przygotowaniach nie zabrakło i zdrowia? Oczywiście to jest najważniejsze, żeby do klatki wejść. No, rzadko się wchodzi na 100%, tak jakby z Rambo, zawsze te mikrourazy, ale chociaż te 95% zdrowia było. Jest to takiej dobrej, mocnej walki. To mam nadzieję, że... Nie, mnie w ząbkach nie będzie, ale wiem, liczę na to, że taką w telewizji zobaczę. Dobra, super, dziękuję ci bardzo. Dzięki bardzo. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów. Link w opisie.